Cześć, z tej strony Sebastian i w tym materiale pokażę Ci, jak wykorzystać sztuczną inteligencję do zarządzania Waszą wizytówką firmy w Google. Nie przedłużając, przejdźmy od razu do działania. Wchodzę sobie do dedykowanego narzędzia, w którym mogę zarządzać so sobie swoją wizytówką firmy w Google, monitorować jej widoczność i ją pozycjonować. I zobaczcie, przechodzę sobie do takiej zakładki jak zadania i co. Mam informację dodaj opis firmy, więc przechodzę sobie do tego zadania. Mam tutaj informację, że mam stworzyć opis firmy i mam informację też twórz za pomocą sztucznej inteligencji. Wystarczy, że kliknę sobie tylko zaczynajmy i zobaczcie narzędzie samo tworzy dla mnie opis mojej firmy, które następnie mogę sobie lekko tutaj wziąć, zedytować i kliknąć aktualizuj, opublikuj zmiany. Ale to jeszcze nie wszystko. Zamykamy sobie to zadanie i zobaczcie utwórz i zaplanuj post w Google. Otwieramy sobie to zadanie i mamy tutaj informację, że mamy stworzyć swój Post. I tak samo może być trudno nam coś wymyślić, więc co zrobimy? Klikamy, zaczynajmy, i narzędzie z automatu rozpoczyna tworzenie dla nas sugestii, wpisów które następnie możemy też lekko zedytować i opublikować w naszej wizytówce firmy w Google. Ale to jeszcze nie wszystko. Idąc dalej, zobaczcie, jest takie coś. Jak opinie. Pozyskujecie opinie od Waszych klientów. Wiadomo, no, na jedną, dwie, trzy jakoś tam odpisać, ale im jest ich więcej. No, tym zajmuje wam to więcej czasu. Więc wchodzicie sobie tutaj, tą sekcję z opiniami i tutaj, tak samo macie informację, że jesteśmy w stanie stworzyć Wam odpowiedź na opinię dla tego klienta. I Wystarczy kliknąć tylko zaczynajmy i gotowe. Narzędzie za pomocą sztucznej inteligencji tworzy dla was sugestie od odpowiedzi. Klikacie tylko wybierz sugestie i dodaj odpowiedź, i gotowe. Odpowiedzieliście pełnymi zdaniami, podziękowaliście za opinię odnieśliście się do niej i możecie tą odpowiedź opublikować. Także to wszystko z mojej strony link do narzędzia znajdziecie w opisie tego kanału. Jeżeli macie jeszcze jakiś pomysł na wykorzystanie sztucznej inteligencji, dawajcie znać. Do zobaczenia. Cześć.